Siemaneczko moi mili, słuchajcie, minął już prawie miesiąc jak przyjechałem. Mam się dobrze, tak samo dobrze jak ja ma się chatka i mimo, że tą wielką plandekę smaga wiatr od czasu do czasu, to trzyma się całkiem nieźle. Póki się nie rozpogodzi, pewnie zostawię te plastikowe bariery na ścianach jeszcze przez jakiś czas, a najbliższe prace zacznę pewnie jakoś w kwietniu. Trzeba będzie posprzątać w środku i zacząć robić podłogę. No ale póki mamy tą zimową aurę, to jeszcze chwilę poczekam. Tymczasem opiekuję się psami, kurami. Czekam aż nasza wieskowa ekipa zjedzie na wieś i będziemy mogli obgadać plany na ten sezon. Miałem też trochę gości. Z Juskiem i z Martą zaczęliśmy planować budowę ich domu z kostki słomy i gliny. No i dodatkowej chatki zaraz za domem Gosi i Wojtka, która miała być suszarnią na zioła. Ale prawdopodobnie będzie też pełniła funkcję domku gościnnego. Zobaczymy. No właśnie, a propos budowy, to wygląda na to, że w kwietniu odbędą się u nas warsztaty z naturalnego budownictwa, na które w zasadzie już teraz możecie się zapisywać. To nie będzie taka prowizorka, jak moja budowa. Będziemy gościć prawdziwego eksperta, który ma już na swoim koncie ponad 20 zrealizowanych projektów. A o kim mówię moi drodzy? O panu Ryszardzie Blińskim, którego możecie kojarzyć z OSBN-u czy z fanpageu Ziemy Luby. Wrzucę wam link w opisie i pewnie nagram jeszcze jeden materiał poświęcony tylko tej akcji, więc bądźcie czujni i sprawdzajcie. Poza tym z lekkim niepokojem patrzę na świat. Ostatnie lata nie wyglądają dobrze. Narastający kryzys, wyrastające ceny, nadchodząca recesja. Trzeba się przygotować. Dlatego własna żywność ma być punktem numer jeden tego sezonu i ze względu na sytuację światową, ale też dlatego, że dosyć mam już tego plastikowego jedzenia z marketu. Zacząłem już przygotowywać grządki, wypieliłem, tak konkretnie wypieliłem, bo ilość perzu i chwastów po prostu była ogromna. Nawiozłem, wyzrębkowałem ścieżki, wyściółkowałem. Co się dało. No, i zacząłem zajmować się też tunelem. Oczyściłem go z resztek po ostatnich szniwach, z, z resztek plastiku, też niestety, który walał się tam wszędzie. Między innymi za sprawą kur, ale też jego części zaczęły się rozlatywać pod wpływem promieni UV, temperatury i po prostu degradacja plastiku to jest coś, czego nie mogę znieść ostatnio. No ale w każdym razie było strasznie sucho, więc wykorzystałem deszczówkę, którą zabrałem ostatnio z dachu, nawodniłem tunel, wysiałem rzutkiewki, wysiałem szpinak i niestety, słuchajcie, wczoraj kury wtargnęły do środka i wyżarły część nasion. Więc będę musiał niedługo lepiej zabezpieczyć je w kurorcie, bo póki co to biegają gdzie chcą i przelatują przez płot. Oprócz sprawiania ciągłego zamieszania i grzebania w ziemi, kury niosą się jak szalone, a w międzyczasie przerabiają mi sterty perżu, z rębek na kolejne partie nawozu. I przez zimę przygotowałem mi taki towar, że po prostu gały mi wychodzą z orbit. Na jesieni nawiozłem mi tam masę zrębki, chwastów, obornika, wszystkiego co popadnie. I mam teraz tak piękny, pełen materii organicznej kompost, że nie mogę się nadziwić. Więc mam czym karmić glebę, a to podstawa do tego, żeby mieć zdrowe, silne, wartościowe warzywa, odporne na choroby, ale też z dużą dawką tego wszystkiego, co nam potrzebne, witamin, minerałów. Niestety, martwi mnie trochę ten deficyt ludzi. Obecnie jest początek sezonu. Powinniśmy zacząć wysiewać. Ale no, jakby tydzień, dwa i mam nadzieję, że pojawi się wsparcie. Poza nadchodzącym ludzkim wsparciem, nadchodzi też wsparcie dżownicowe. Projekt zimująca dżownica dobiega końca, został zakończony sukcesem. Dla tych z was, którzy nie wiedzą, mam w gruncie zimujące kilkaset tysięcy, może milionów dżownic kalifornijskich, ale też takich lokalnych, które w tamtym roku uprawiałem w trzech wannach hodowałem. Uprawiałem w trzech wannach i już przestaje mi się mieścić. Więc mają się dobrze, powoli się wybudzają, będzie coraz cieplej ruszą z przerabianiem kolejnej materii organicznej, będę je rozrzucał po działce, wpuszczał pod drzewka, wpuszczał w grządki zresztą one już tam siedzą w bardzo dużej ilości są też częścią pokarmu dla kur, w sumie też w przestrzeni ogrodowej robię jeszcze sadzonki różnych krzewów, drzew, które dopadnę w międzyczasie. Leszczyna, wierzba, dereń biały ostatnio wpadł mi w ręce. Tnę na krótkie kawałki i będę ukorzeniał w gruncie, żeby rozsadzić w przyszłym sezonie. A na placu budowy Andrzej cały czas pracuje nad stodołą, nad jej częścią mieszkalną. Skończył schody, powstały drzwi. Teraz zajmuje się podłogą. Przywieźliśmy płyty USB ostatnio i zmieniamy, zmieniamy podłogę. Ta, która była, nie nadawała się za bardzo na to, żeby można było po niej stabilnie chodzić. Później ścianka, e, ocieplenie i będzie można tam spać. I nawet myślę, że spokojnie 4-6 osób się mogłoby zmieścić. I ja zacząłem przenosić się powoli do barakowozu. Mm, kurczę, jestem mega, podoba mi się. Jest ciepło, póki pali się w piecu. Kupiłem wcześniej cegłę szamotową do budowy pieca rakietowego w moim domu, który muszę zbudować przed zimą, ale póki co wykorzystuję ją jako masę akumulacyjną, akumulacyjną do, do tego piecyka, który jest w barakowozie, bo strasznie szybko ucieka stamtąd ciepło. Mimo, że jest tam trochę izolacji, to jest bardzo dużo nieszczelności, muszę założyć jakąś uszczelkę w drzwiach, ale nie wiem czy jest sens w ogóle z tym walczyć teraz, bo w sumie zaraz zrobi się i tak ciepło. Wieczorem jak kładę się spać mam jakieś 23 stopnie czasami, ale nad ranem to już jest, w zależności od tego co na zewnątrz, między 5 a 8 jak świeci słońce, to jest 11 od rana stopni, bo bardzo ładnie wpada do środka przez te, przez te szyby i nagrzewa jak szklarnie, więc jest się raz się obudziłem było 14, więc przyjemnie. Piękny widok i piękne miejsce, podoba mi się tam, ale jest jeszcze dużo pracy, żeby przygotować tę przestrzeń w ogóle do bycia i mieszkania jakąś jakiś blat, kuchnia dostęp do wody, jest prąd, więc super I jak widzicie na zewnątrz aurę mamy tutaj dość zimową co jakiś czas sypnie śniegiem on co prawda topnieje w ciągu dnia, ale te 2-5 cm zawsze wieczorem dosypie więc zacząłem wychodzić do lasu, mam tam jeszcze trochę drewna z zeszłego sezonu, które nie zostało zniesione więc zajmuję się tym, ale Muszę zrobić tam przecinkę. Ten las jest już dość gęsty i wymaga prześwietlenia. W tamtym roku e, śnieg, który spadł w kwietniu, powyginał nam trochę drzewek. I właśnie widzicie na nagraniu, że to wygląda w ten sposób, że działa jak domino. Nie? Jeśli jeden, jedno drzewo się położy, to leci za nim cała reszta. Więc nie możemy do tego dopuścić. Trzeba zrobić tam troszkę miejsca. Część z tego drewna na pewno pójdzie na opał, ale większą część chciałbym przeznaczyć jednak na drewno konstrukcyjne. Chciałbym budować jeszcze parę rzeczy tutaj na działce: jak toalety kompostujące, kuchnię letnią, różne inne projekty, więc to na pewno się przyda. Na razie tnę to na takie dłuższe kawałki, nawet do 8 metrów, jeśli jest dość grube, żeby później mieć możliwość przycinania dowolnie. No i czekam tak naprawdę na wsparcie, bo takie kawałki ciężko jest wynosić same, samodzielnie z lasu. A wygląda na to, że wsparcie już nadchodzi. Zapowiedzieli się już stali bywalcy, ale dostałem też parę nowych wiadomości od Was z chęciami przyjazdu i wsparcia mnie tutaj w działaniach, więc strasznie się cieszę. Wstępnie umawiałem się nawet z kilkoma osobami. Na razie warunków jakby najlepszych nie ma, bo, wiecie, pogoda, zimno. Ale myślę, że kwestia miesiąca i będzie można zacząć myśleć o rozbijaniu namiotów czy może już ta przestrzeń nad studołą będzie gotowa. I chciałbym wam bardzo, ale to bardzo podziękować za całe to wsparcie, które dostaję w komentarzach, wiadomościach, za te wszystkie polubienia, no i Patronate Nie, jakby nie miałem za dużych oczekiwań co do tej strony, a okazało się, że znalazło się parę osób, które rzuciło groszem, a nawet więcej i po prostu no do tej pory chyba nie mogę wierzyć na to, co się dzieje. Jeszcze raz dziękuję z całego serca i zachęcam do zajrzenia na profil. Zostawię link w opisie. Dajcie też znać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. Ja bardzo chętnie zrobię materiał o jakimś konkretnym projekcie, jakiejś konkretnej rzeczy. No i co? Mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Lecę ścinać drzewa, niestety, ale później będę sadził, także nie martwcie się. Do zobaczyska, na razie.